drewniane domy z wieloma historiami. Ktoś o nich zapomniał, a ktoś przywrócił im życie. Ja sam na sam tam z własnymi myślami, ale nie jesteśmy sami, bo właśnie ktoś przyszedł. Toczą się rozmowy, wymiana myśli, a nie monolog ego. Powoli oczyszczamy głowy, ogień na zewnątrz się tli, iskry strzelają z niebo. Czas upływa tak beztrosko, że żadne z nas nie zauważa późnej nocy. Opowieści snują się non-stop, niezwykłe w swej zwykłości, wciągają jak narkotyk. Zwykłe historie zwykłych ludzi, tak naturalne w tle pudrowanego świata. Zawsze odnajdę tu sens, gdybym go zgubił. To miejsce trwale nam się w życie wplata. Koncert inauguracyjny to właśnie wasz koncert Subcarpathians dzisiaj ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. W składzie? Tomasz Nowak, trąbka, Marcin Jadach, gitara basowa i kontrabas, Bartłomiej Skubisz z KUB, słowo mówione, instrumenty perkusyjne i efekty specjalne. Nagraliście ostatnio płytę, po którą pojechaliście aż w Bieszczady i powiedzcie, dlaczego aż tak daleko musieliście się udać, żeby ta płyta powstała? No w zasadzie my to mamy szczęście, że mamy relatywnie blisko w te Bieszczady w porównaniu do niektórych mieszkańców kraju, bo to zaledwie 2 godziny. Jest tam po prostu miejsce, które bardzo lubimy, uwielbiamy, wszyscy trzej. I Bartek Prusnal, który nagrywał z nami płytę również. Ja oczywiście byłem tam wiele razy i Marcinowi i Bartkowi przedstawiłem to miejsce. Tomek to miejsce znał już też wcześniej. To jest po prostu moje miejsce na ziemi, które mnie bardzo inspiruje. I ja od paru ładnych lat chciałem tam zrealizować materiał, można powiedzieć, od początku do końca, czyli faza powstawania materiału, taka faza kreatywna. I później wspólna praca i później nagrania również tam, nie w studiu, które byłoby być może bardziej sterylne, może dawałoby ciutkę większą, lepszą jakość, ale jednak właśnie chodziło nam o to, żeby wykorzystać tamte miejsce, te drewniane domy. Zresztą w tamtym miejscu płyty swoje nagrywał chociażby Pablo Pavo, zespół Laocze, Wawa Muffin, pracowali tam bardzo różni ludzie, Wojtek Mazolewski z Pink Floyd, wielu jazzmenów, także jest to miejsce, które w środowisku muzycznym jest dosyć znane, prowadzi je zresztą basista, także człowiek rozumiejący potrzeby muzyków, oczywiście z żoną. On twierdzi, że to ona prowadzi, on jest tylko jej mężem, ale żeby nie przedłużać. Wspaniali gospodarze, wspaniałe miejsce i dlatego właśnie tam pojechaliśmy. Może powiedzmy coś o utworach, jakie znajdują się na płycie. W ogóle co to jest za muzyka, jakbyście mogli powiedzieć? Bartek to tak wymyślił, że utwory są inspirowane miejscem, w którym nagrywaliśmy, czyli otoczeniem, ludźmi, którzy tam są. Mają też w sumie powiązane programowo tytuły, w ten sposób to zostało konceptualnie wymyślone i tak też próbowaliśmy to zrealizować. Wszak muzyka jest abstrakcyjnym jakby pojęciem, więc niekoniecznie należy się spodziewać, że akurat jak, nie wiem, utwór, powiedzmy, nazywa się Woda, to że leci woda. Niekoniecznie. To będzie abstrakcyjny pomysł. Nauczyć się ważne sprawy znów doceniać, bo każdy z nas potrzebuje przerwy. Szuka życia kompasu, szuka punktu odniesienia. Jedzie ukoić skołatane nerwy. Nauczyć się ważne sprawy znów doceniać. Powiedzcie mi, które z utworów usłyszymy dzisiaj na koncercie inauguracyjnym, no bo jak rozumiem, będziemy słyszeć utwory nie tylko te, które nagraliście na ostatniej płycie, ale również inne. Ja myślę, że tutaj Bartek będzie bardziej zorientowany w tym temacie.
ponieważ ja jestem, tak jak mówię, troszkę może w zastępstwie kolegi gościnnie Bartka Pucnela, naszego przyjaciela, znakomitego saksofonisty, także jestem troszeczkę na świeżo z tym materiałem, ale myślę, że taka świeżość też będzie ciekawym elementem tego koncertu. Absolutnie tak, ja mówię, że my jesteśmy taką trochę jedną wielką ekipą, często wymieniamy się w naszych zespołach, pomagamy sobie nawzajem, kiedy ktoś nie może, wskakuje ktoś inny, bardzo lubimy ze sobą grać, znamy się dobrze. A co do tych utworów, to większość utworów, które nagraliśmy w Bieszczadach, będzie tu zaprezentowane, ale po części były te utwory w dużej mierze wyimprowizowane, więc one nigdy dwa razy tak samo nie zabrzmią. Także słuchacz, który nawet był na naszym koncercie w Bieszczadach pierwszym, może mieć zupełnie inne odczucia dzisiaj, bo też jest inny anturaż. Na naszym drugim koncercie z kolei graliśmy z innym basistą, tam też było trochę więcej tematów takich mniej bieszczadzkich, można powiedzieć. Tomasz Nowak.